Na egzaminie pisemnym z matematyki, Luisa została zapytana, ile godzin poświęciła na naukę. Poniższy wykres przedstawia wyniki tego badania w powiązaniu z oceną na egzaminie dla wszystkich studentów. Niebieska prosta przedstawia liniowy model tej zależności obliczony na podstawie danych. Nie wiemy, w jaki sposób wyznaczono parametry tego modelu, w jaki sposób obliczono równanie niebieskiej prostej, ale wygląda na to, że model pasuje całkiem dobrze do danych. Do czarnych kropek, przynajmniej na oko. Które z poniższych równań liniowych najlepiej opisuje przedstawiony model? Zobaczmy, o co tu chodzi. Na przykład, ten punkt przedstawia studenta, który uczył się, a przynajmniej powiedział, że się uczył, trochę dłużej niż pół godziny no i wiele się nie nauczył. Na egzaminie otrzymał 43, może 44 punkty. Ten student Odpowiedział, że uczył się dwie godziny i otrzymał na egzaminie 64 punkty, albo 65. Ta osoba na przykład uczyła się ponad 4 godziny, a przynajmniej tak powiedziała, i otrzymała całkiem niezły wynik, 95 albo 96, prawie max. Każda kropka przedstawia innego studenta. I do wszystkich tych danych dopasowano model liniowy i jeżeli pytanie brzmi – które z poniższych równań najlepiej opisuje przedstawiony model, to właściwie chodzi o równanie niebieskiej prostej, przy założeniu oczywiście, że dopasowana jest ona do danych w możliwie najlepszy sposób. Czyli równie dobrze mogłoby się zamiast tego pytania pojawić polecenie: Podaj równanie niebieskiej prostej. Wygląda na to, że niebieska prosta przecina oś y na wysokości y równe 20 w punkcie 0,20. Ale wszystkie te równania mają punkt przecięcia z 8y równy 20. Niewiele nam to daje. W takim razie sprawdźmy nachylenie niebieskiej prostej. Wyznaczmy współczynnik nachylenia. Zaczynając od punktu 0,20, jeżeli zwiększymy współrzędną x o 1, to zmiana współrzędnej y wynosi od 20 do 40 plus 20. W takim razie delta y przez delta x równe jest 20 przez 1. Dla niebieskiego modelu zależności w wyniku na egzaminie w procentach od ilości nauki liczonej w godzinach współczynnik nachylenia wynosi 20. No i mamy odpowiedź, bo tylko w drugim równaniu współczynnik nachylenia prostej wynosi 20. To jest prawidłowa odpowiedź. Na podstawie wybranego równania oszacuj wynik studenta, który poświęcił na naukę 3.8 godziny. Znajdźmy w tym celu punkt 3.8 na osi X. 3,8 godziny czasu poświęconego na naukę, gdzieś tutaj, i żeby oszacować wynik takiego studenta na egzaminie, poprowadźmy z tego punktu pionową prostą, prostą o równaniu x równa się 3,8 i sprawdźmy, w którym miejscu przecina się ona z niebieską prostą, z naszym modelem. I wychodzi całkiem wysoki wynik. Z punktu przecięcia możemy poprowadzić poziomą prostą, będzie łatwiej odczytać z osi ocenę na egzaminie 97 punktów albo 97%. Możemy wpisać w ramkę wynik szacowania 97% w oparciu o niebieski model. Pamiętajcie, że to tylko model: że nie ma żadnej gwarancji, że jeżeli ktoś będzie uczył się 3,8 godziny, to na egzaminie otrzyma ocenę 97%. Jest to po prostu pewna wskazówka tego, co może się wydarzyć. Inaczej mówiąc, jeżeli wszystkie te czarne kropki uczyły się tyle godzin, ile się uczyły, i otrzymały takie wyniki, jakie otrzymały, to rozsądnie jest oczekiwać, że uczeń, który poświęcił 3,8 godziny, otrzyma taki wynik. Zakładając oczywiście, że czas uczenia ma znaczenie, że ma wpływ na wyniki egzaminu, że zależność pokazana na wykresie, to nie jest zbiór przypadkowych zdarzeń. Generalnie z modelami trzeba postępować raczej ostrożnie. Są one modelami rzeczywistości, a nie samą rzeczywistością. Jeżeli, na przykład, weźmiecie tylko samo równanie niebieskiej prostej i podstawicie do niego czas nauki wynoszący 9 godzin, to wynik egzaminu wyniesie 200%, co w rzeczywistości w ogóle nie jest możliwe. Nie należy przedłużać takiego modelu w nieskończoność. Takie szukanie wartości w obszarze, w którym nie ma już czarnych kropek, nazywa się ekstrapolacja i należy korzystać z niej raczej ostrożnie. Niebieska prosta, a właściwie tylko jej kawałek, to tylko model, którym próbujemy jak najlepiej opisać posiadane dane, czyli wyniki studentów, którzy napisali już egzamin. Możemy z takiego modelu korzystać, żeby oszacować wyniki studentów, którzy dopiero będą pisać egzamin. Ale to nie będzie przepowiednia z gwarancją, tylko raczej przybliżone określenie rozsądnych oczekiwań i należy je traktować z odpowiednim dystansem.